myślałem. No i co? No i co? Szaman nie wszedł. Teoretycznie wszedł. Teoretycznie wszedł. No dobra, to zobaczymy, co to z tego będzie. Trochę z playbacku. Tempo różne, ale info myślę, że... No i... gdzieś tam, co tam szaman mówi, że w zasadzie to... Żeby próba była bardziej miarodajna, to dobrze by było, żebyście te wszystkie, przynajmniej ci, co mają miejsce, koncerty, które są, słuchali. No ale szaman by musiał nie spać. Moi drodzy, to jest taki czas, że nie będzie się szaman powtarzał, że po prostu to jest nieprawdopodobne, jak wszystko się zmienia. No. No i zobaczymy też na koniec, co się też tu zmieniło. Szaman ma nadzieję, że druga szkoła będzie inna, choć nie znaczy, że ta zła, no ale po prostu już mniej nie można robić, niż robimy na tej szkole. No i tak ledwo bokami ciągną, ale dzisiaj na przykład przy 5 stopniach prawie wszyscy byli dwa razy bosakiem. Moi drodzy, i to sami chodzą. No. Także mocno jest. No, idziemy. Przechylenie 22, chwilę przed. No. Dwa sposoby pozbywania się mocy ludzie mają. Jedni odcinają sobie moc i jadą ciągle na rezerwie, a inni mają dostęp do pełnej mocy, ale się tak boją, że jadą na rezerwie, ale tej górnej. A czasami jak wkurw ich weźmie, no to wtedy trochę z tej mocy, co niby się jej boją, korzystają, no i wtedy mogą szkód narobić wokół. Komuś zęby wybić, albo ścianę zburzyć, albo nie wiadomo co. 7,5 stopnia. Tam taką mamy w lesie, się wyłoni tam. Taka jest słaba. Z nizin przyjechała, a dzisiaj wyszła przed nami. Bosakiem, o, widzi się tam idzie. To jej dogonić nie możemy. No ale to tak na marginesie. Żeby rozkminić. Idzie bokiem, to prawie dwa razy dłuższa droga, kurczę. Żeby się nie okazało, że będzie przed nami na górze. Rzuci dwójkę i co? A tak jak przycupnie za rogalikiem, no cokolwiek, wiecie, ma taką wnękę, znalazła tu na szkole, między szafą a podłogą, znaczy między szafą a ścianą, no to prawie tak jak między szafą i podłogą, bo to też taka wnęka, trochę szersza. To potrafi tam przesiedzieć, tak wciśnięta, że ją trudno zauważyć pół dnia. No teraz już nie, ale na początku tak miała. Szaman na 4 razy chodził, patrzył w pokoju i nie widział. No bo wciśnięta między ścianę a szafę, znaczy tą podłogę a szafę. Ledwo tam łóżko żeśmy zmieścili. Znaczy... fotel. Znaczy dla niej łóżko, bo ona w nim spała. Dlatego się nie ma co przywiązywać. Ściana, czy podłoga, czy sufit. Trzeba odniesienie widzieć.
a nie definiować, co czym jest. A tutaj wszystko poprzekręcanych do góry nogami. Ludzie mają w dupie odniesienie z tego powodu. No i dlatego, wierząc w to, nie mogą z tego obłędu wyjść. Wszystko na opak. Nawet się szamanowi nie chce tego rozbierać. Karol rozebrał w komentarzu do ostatniej audycji, jak to szaman mówił, no już nieźle ci adepci rozkminiają niektórzy, że jak na sąsiednich poziomach odzwierciedla się w lustrze, no to na sąsiednich w trzeciej fazie. Czy tam na odwrót? Też się nie ma. Co do tego przyzwyczaja? Ważny jest mechanizm. Nie wiadomo na jakiej energii braku, czy bilansie się to manifestuje. Przecież jak to przez lustro zobaczymy, to rusza prawą ręką, a rusza się w lustrze w lewo. Ale jakby tak w lustrze prawa została poruszona, no to z pewnością ten co w lustro patrzy też prawą poruszy. Jak ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi. Temu, któremu się to pierwszemu uda, to szaman potraktuje jak 5 inicjacji, to znaczy 4 i łącznik. To znaczy, że już przeszedł. Jola taką inicjację dostała dzisiaj. No aż normalnie rzuciło ją na szamana. Pierwszy raz odkąd tutaj się znamy, to już przestań szaman, no skoczyła do szamana prawie. A przecież miała proste zadanie, żeby zrobić tyle żarcia na kolację, żebyśmy się nie przeżarli. To znaczy, żeby nikt nie mógł dostać żadnej dokładki. Każdemu było w sam raz, czyli połowę tego, co by chętnie zjadł. Maksimum. A że apetyty będą niezłe, no bo ci co w słabości, to drugi raz już poszli na skrzyczne, no bo warunki prawidłowe, 5 stopni, rano lało, teraz przestało, pierwszy raz od niedzieli, czyli 4 z łącznikiem nam lało. Prawie cały czas. Patrz. Szok. No i tak to, moi drodzy, Jola tylko ma takie wyzwanie.
Na wszelki wypadek szaman się zabezpieczył. I jak coś zostanie po pierwszym nałożeniu tyle, ile każdemu potrzeba, czyli tyle, żeby było połowę tego, co by zjadł, no to Jola resztę będzie musiała zjeść. No to ma dodatkową motywację. Dla niej to by nie było wskazane przejeść się na noc. Zaatakowałaby ją normalnie. Chyba wątroba albo co. No przynajmniej tak to wyglądało. Tak się rzuciła. Do szamana. No szaman czasem. Dopiero jak jej szaman powiedział, że to inicjacja, to pofolgowała. Oj! Teraz są specjalne inicjacje operacyjne. No. Jola marzyła, śniła już o inicjacjach prawie, co jej szaman nie daje już 4 lata. A tu jak dostaje w pakiecie, to od razu chce odrzucać. No przestań już, szaman, przestań. Szkoda, że się nie nagrało. No. Tak to szaman ma. Na co dzień. Gdzie nie popatrzy, to czyha na niego jakiś obłęd, co chce na niego wskoczyć. A szaman przecież nawet nie wchodzi z tym w interakcję, tylko on sam ze sobą, pobudzony. Tak jakby to było jakieś za duże wymaganie? Czy w ogóle jakieś wymaganie? No przecież powinno się robić do żarcia tyle, ile człowiek powinien zjeść. Optymalnie. Czyli a priori można przyjąć, że połowę z tego, co zjada na co dzień. No ale ci, co są najbliżsi takiego modelu, to oni jedzą 3 razy tyle. Bo to zasysanie, tak odczuwane, odczuwaną, rozpierającą energię jako głód traktują. I chcą się zaspokoić. Aż sobie tak dopierdolą, że już wszystko się odłącza, bo tyle energii potrzeba, żeby tego paliwa nawrzucanego jak śmietnik spalić. Szaman wie, co mówi. Bo jak potrzebuje zwolnić, to tak robi. Czasami lubi tak zrobić. Żeby se trochę postękać. Ale byłem głupi, po co dożarłem? Ale świnia byłeś, szaman. Nażarłeś się jak świnia. Teraz stękasz. No albo coś tam. Co to, powszechne działanie jest to? Szaman se tak nie może? A jeszcze do tego dołączy napierdalanie brzucha. Takie lekkie, no bo ciężko sobie nie robi, no przecież aż takim masochistą nie jest. No ale... Tak to jest. Dopiero 10. raz we wrześniu szaman idzie.
381. W tym roku. Trochę tego było. Trzynaście, jak się przeświel. Tak powinno być. Szaman czuje już tą lekkość. Jak to wszystko odpadnie. Na razie widzi. Po przestrzeni. Znaczy, po tych co na szkole. Za dużo ich nie ma. No ale... Tylko ekstremalne przypadki. Tym uczestniczą. Jak na nich podziała, no to znaczy, że prawie każdy do odratowania. Wyobrażacie sobie, że można mieć przesunięcie powyżej 50% na 73 albo na 84 mało procentach energii życiowej. Skierowany w jeden obszar działań. Takich obszarów 8 podstawowych. Bo to wszystko na podstawowym ekstraktorze oparty. Nie będzie szaman rozbudowywał, bo to tylko komplikuje. Cudowna metoda. Za 4 dni. Nie za 4, 2 i 4, za 6. Czy będzie wiadomo, jak działa. Dzisiaj 4 dzień. A w zasadzie 3 po łączniku. Od łącznika zaczynaliśmy. Każdy porządny ekstraktor zaczyna się od łącznika. Bo inaczej nie wiadomo, czy się to uda zrealizować. Dlatego jeszcze w takiej technologii przed 100% manifestacji będziemy robić ekstraktor. Na koniec. Ale to będzie proces. Wyjdzie jak wyjdzie, ale przestrzeń już będzie nieprawdopodobna. Wtedy. A jak jeszcze połączymy... A jak jeszcze drut przyjdzie, to już go nie będzie potrzeba. Ale zawsze jeden traktor wzmocni 10-krotnie działa. No bo reguły są. Działania przestrzeni, ale trzeba je rozpoznać, usłyszeć i do przejawiania użyć. To zupełnie inne reguły niż te dotychczasowe. Teraz są zupełnie inne reguły. Masz to masz, nie masz to gówno masz. No i one wszędzie tak działają. Teraz będzie zupełnie co innego. Ten co ma,
będzie mógł dać. A jak da, to wróci do niego. Zwielokrotnie. On nie będzie definiował, jak wróci. Ale wróci. Niech wraca jak chce. Zechcą nam chałupę na szkołę wyremontować? Niech remontują. Zechcą kupić? Niech kupują. Zechcą. W pieniądzach w ostateczności nie dają, bo innego źródła nie widzą. To też zawsze użyte być może. Do przyjawienia życia. A nie śmierci. No bo popatrzcie. Do czego ludzie pieniędzy używają? Do śmierci. Gromadzą. Im więcej gromadzą, tym bliżej śmierci są. No czasami to ich przy życiu trzyma. Ale to już może życie po śmierci. Albo to cyborgi. Albo wampiry. Jakby ich nie nazwał, tam idzie tylko w jednym kierunku. Ale co oni mogą przyjąć? To samo, co dają. Dają śmierć i śmierć zbierają. Dlatego wydaje im się, że żyją. Potem jak przychodzi śmierć dla ciała, to tak się trzymają tego, co rzeczywistym stworzyli, że zamyka ich na wieki. Tak to jest. Tutaj. W tym świecie na opak. No i w komentarzach, jak się nie pojawi, czy te koncerty dla was jakiś efekt przynoszą? Cokolwiek by to miało być. Włosy wypadają pisać, włosy wypadają. Nie, że szaman przyjmie, że po kosmo wypadają włosy. No ale jak ktoś tak to widzi, no to niech pisze. No chyba, że to trupy. I w drodze, żeby nowe wyrosły, muszą wypaść. No szaman taki, w takim procesie jest z zębami. Wszystkie co trupy mu wypadają. Jeszcze ekstrakcji nie zrobił z tych korzeni. No i co? To dopiero proces szaman ma. Będzie szczerbaty chodził, no i co? Nie, nie można nic zrobić. No bo jak wyrosną trzecie? Jak się jakąś próchnidłem powypełnia dziury. No bo jakie by ono piękne,
i białe nie było, no to trup. To z takiego trupa można pić, no, herbatę, kawę, cokolwiek. Ale to jak to jest chińska porcelana. A niekoniecznie koronka. Także jak ktoś ma trupy we łbie, to niech nie narzeka, że mu wypadają. Teraz to i na poziomie mentalu taki proces niektórzy przejdą. Obudzą się. No, jak zobaczą tą swoją mądrą twarz w lustrze, to przestraszyć się nie będą mogły, bo taki trup już wypadnie. No, ale ta mina to może być taka... Pokażę wam się, no. Taka... Jeszcze jak tak zarośnięci będą jak szaman i szczerbasi, to w ogóle... No, po paru godzinach dojdzie. Gdzie jest, gdzie srać, gdzie spać, jak się nazywa ten, co patrzy, no na chwilę może zapomnieć. To 15 lat temu już szaman mówił o takich procesach. No ale to już dopiero teraz sobie przypomniał, że mówi. Znaczy przypomniał sobie 15 lat temu. Ale dziś to szaman mówi. Ale szaman w bezczasie żyje, bo czasu już nie ma. Dlatego zmienia to, co było i to, co będzie tu, gdzie jest. Jak chce. No to podstawowa zasada. 5 stopni. 18.02. 22.09. Skrzyczne. 1257 metrów nad poziomem morza. Wyciąg czynny. To tam szaman czyta. Byście nie wiedzieli. Może słońce pierwszy raz zobaczymy. Spod chmurki. Wyszliśmy 25 po, czyli ona 40 minut idzie. Dzień dobry. Nawiązaliśmy kontakt, pierwszy w historii. Wiecie, co to jest? Zagadnąć człowieka, który nie chce się patrzeć, jak szamana widzi z jego strony, żeby odpowiedział. Trzeba trafić go. No chyba, że szaman diabeł i lepiej się nie patrzeć w jego stronę. Niektórzy tak mają. Szaman mówił. Szaman czy szatan? Co to za różnica? I ci z reguły nie wiedzą. Ani co to szaman, ani co to szatan. Znaczy tam definicje w Wikipedii są, co to szaman. Ale szaman jest szaman. Tańcujący z wiatrem, a nie szaman tańcujący z wiatrem. A to zupełnie co innego. To przed tytuł. Cześć. Jak tam? Co u was słychać? Rozdwojenie masz?
Dzień dobry. Skomunikowaliśmy się z kobietą. No. Całkiem prawdopodobne, że to dość przełomowy dziś dzień jest. Nawet nam prawie stół wysechł. Prawie, to znaczy troszkę. Ale za to jak odcina się napis na tablicy. Stół nam już poleci. Zaraz. Aktywuję i uwalniam w każdej komórce ciała pełną zdolność do odtworzenia i regeneracji. Aktywuję w każdej komórce zdolność i właściwość pierwotnego potencjału komórki macierzystej. Mój umysł jest doskonałą możliwością kreacji i tworzenia. Używam tylko tych możliwości, które służą mi, budują życie w pełni przejawienia, korzystające z pełni twórczego potencjału życia. Cud to życie aktywuję, antenę DNA akceptuję i dziękuję całemu przejawionemu życiu za możliwość bycia świadkiem manifestacji szamana tańcującego z wiatrem, manifestacji przestrzeni w szamanie tańcującym z wiatrem. Idziemy. Tomek zaczyna pluć. To dobry znak. Ale Jola dostała inicjację. Ho. No i ogień jeszcze nie przychodzi. Kurde, ale szamanowi przyszedł. Nagąg. Stojak. Szok. No.
grubo się szaman ubrał. No, ja cię przepraszam. I to... Ja cię przepraszam. Musiałem ją ominąć z drugiej strony. Odchacz się od baby. No odchacz się od baby. Nie do ciebie mówię. No odchacz się od baby. No odhaczy cię od baby. Trzeba energię, która przeszła i ci pokrzyżowała, zawrócić ją od lewej strony na prawą i wrócić. Tylko szybko, bo za chwilę wyjdzie z możliwości. Lepiej, ale za dużo w tym głowy. Pierwsze odhaczenie się Tomasza od baby. A wiecie, co to taki pakiet? Tu nie wiadomo, jak to się zamanifestować może. Tomasz ascetą zostanie, czy będzie miał 5 naraz. Nie wiadomo, gdzie mu to pójdzie. O kurde. Albo 10. Cię przepraszam. Tomasz ma takie gwiazdorskie zapędy? To nie wiadomo. Na Amanta. Ci, co byli ascetami, to często musieli się po takim byciu amantem wyrównoważyć kiedyś. Mieli taki przesyt, że... Ascetami zostawali, czy tam pustelnikami. Co tam robili, to trzeba by zaglądnąć. No ale... To szaman tylko opowiada takie różne pakiety zdarzeniowe, równoważące się. Przestrzenie obłędu, które teraz tak odpadają. No bo te modele są chore i patologiczne. Bólne też tu przywiązanie tworzą. To ta popularna karma. Niedługo bez bagażu. Ci, co uwierzą, że są bez bagażu, będą mogli pełne spektrum zamanifestować. No ale dopóki będą tkwili w bagażu, dając mu wiarę, no to ja cię przepraszam. Takie doświadczenie.
przecież już nawet kamień, który się niczego nie trzyma. A ktoś wbitymi pazurami nie pozwala mu upaść. No to jak się wkurzy, to w gębę da. Znaczy zamanifestować to się może zupełnie inaczej, no. Jak ktoś dźwiga kamień, którego nie ma i do niczego mu niepotrzebny, no to się potknie. I wyrżnie gębą w podłoże, no. I pewno ktoś powie, że to nie kamień w gębę da. No jak to nie kamień? Tu też tylko takie opowiastki, jak się ten obłęd tu manifestuje. Szaman jak patrzy na to, tutaj czasami, no to po prostu nie wierzy normalnie, nie wierzy, no. Do jakiego stopnia? Można tkwić w obłędzie. No. A kto sobie pozwoli obudzić się? Rzeczywistości potencjału w przestrzeni? Szok! Jeszcze dwa dni zobaczymy, na ile technologia, którą tutaj używamy na szkole, wyzerowała liczniki. Szaman po drodze nie sprawdza. 4 dni pracujemy z łącznikiem, czyli od łącznika żeśmy zaczynali, no bo trzeba było ustawić licznik. Piotr nie był gotowy, no i tak się nie zamanifestowało. No. To znaczy nie miał możliwości widocznie. No, no to szaman musiał inaczej to ustawić. Bo przecież jak minie czas, kiedy manifestacja na przestrzeni użyteczna jest, no to po co to potem manifestować? Zupełnie nie ma potrzeby i sensu, i celu, i czegokolwiek, no. A ludzie ciągle tkwią w tym. Nie wiedzą, że ramy czasowe na wszystko jest, no. Nawet jak się srać mocno chce, a się przetrzyma, no to potem się od nie chciewa. Potem może zamurować na 3 dni i będzie z tego... No ale tak czy tak może przestać, no chyba że już jest wysokie ciśnienie i się uleje po nogach bezwiednie, no ale to zupełnie inny proces. Widzicie, że nawet w dupie tych mechanizmów jest dużo. I one wcale inaczej nie działają niż w głowie. Przecież głowa generalnie się uczy tylko z tego, co manifestuje się w dupie. No bo tak tu to urządzili. Ale po co się czegokolwiek uczyć, no? Skoro w całości w każdej chwili widać, jak tu jest. Bo czasu nie ma. Tylko trzeba szybko w tym bezczasie reagować. Bo jak się pójdzie w myślenie, to myśleniem nie jest. Czyli w zadumę albo nie wiadomo co, w niedziałanie. Nazwijmy to tak. No to przecież czas mini.
bo niedziałanie jest poza czasem, którego nie ma. Niedziałanie jest w nieczasie. A to nie to samo. To czas, którego już nie ma. Trzeba sprawdzić, czy to się nagrywa. To by była szkoda. Nagrywa się. Audycje to powinny live lecieć normalnie. Tylko kto by tego słuchał? No. Jak tam stópki? No, fajnie. Niby. Osiemnasta dziesięć, czyli ona szła... Ile? Przed nami wyszła? Z nami wyszła. 25 po... 45 minut gdzieś, ja pierdolę. No wiesz, kwestia, którędy ona szła. Nie pytałem. Ona? A nie, ona nie była dwa razy. Nie wiem, czy się mobilizuje, czy tu to ten, no ja z nią minimum. No i ona widzę w takiej pełnej akceptacji na proces i sobie podąża po prostu. Genialnie. Nie wchodzi, w ogóle po prostu jest, nie musi rozumieć, korzysta. Pozwala się zadziewać. No. No jak wiesz, Jola, która tu przecież jest cały czas, odlot prawie zaliczyła, jak poszła. To wiesz, co tu jest? Szaman nie bardzo to widzi, bo za blisko jest. To musiałby wyjechać co najmniej do Bielska. Pojadę, to zobaczę. Jutro po rodzinę. Jak zdążę spostrzec. No, szaman właśnie mówił, jak się przestrzeń zmieniła tutaj przez ostatnie, no można powiedzieć, 5-6 lat. 6 lat temu, jak jeszcze z Anią był Narodos, 7, no to była, ho, jaka różnica.
między płytą lotniska w Warszawie a 200 już metrów nad ziemią, a powyżej 800 w zasadzie, czyli tam 1000, bo to szybko się zmienia, no to już w ogóle inna przestrzeń. A w tym roku, jak byliśmy z Tomaszem na Rodos, to szaman dopiero teraz miał refleksję, że w zasadzie żadnej różnicy. Doświadczył tego świadomie te 3-4 miesiące temu, czy 3. Ale jakoś nie miał refleksji. Dopiero teraz po kolei sobie przypomniał te swoje ostatnie loty. 2 lata temu już było dużo mniej niż 6, ale jeszcze dało się zauważyć. Ale już nie było jakieś tego spektakularnie. Zresztą tutaj ten mental tak samo w szyrku było odczuwalny jeszcze chwilę temu, jak szaman zjeżdżał. Tundrasek po 2 tygodniach, a dziś czy by się znalazł w centrum Katowic czy Krakowa, czy po 2 dniach, czy po 3 tygodniach, jak tu czasami się nie zjeżdżało, to bez różnicy. Jedyne, co jeszcze ma wpływ na ciało i jego zmęczenie, ale tak było jeszcze 2 miesiące temu, teraz już trudno powiedzieć, to było duże nagromadzenie sieci Wi-Fi i telefonii komórkowej. Czyli jak szaman gdzieś był w jakichś tam centrach handlowych czy innych, gdzie tych linii milion, to potem nawet teraz dopiero to analizuję, też nie czuł pola, bo te częstotliwości po prostu są w takim zakresie, że trudno je spostrzec. One są w tak wysokich częstotliwościach, że nie widzi tego szaman. Ani tak jak pole elektromagnetyczne, ani tak jak pole biologiczne. O, Matsuga. Następna słaba istota. Doszła dziś tylko do buka, a stąd szaman widzi, że jak po górze stąpa, to normalnie góra czuje ani pole. To jest szok. Z takiej odległości to szaman ludzi lubi patrzeć na pole. Znaczy teraz już jest w polu Matsugi. Coś jej zmalało normalnie. Niezła musi być przebudowa, jak tak pole się skurczyło. Ale za to tak jakby w siły więcej w ciele. Hania miała już pole na ponad 200 metrów. A dzisiaj to jest takie ze 120 widne. No ale tu są takie śmieszne fazowe wymazy polowe. Lepiej sprzątać na niższych fraktalach, niż przenosić to na górę. Ania nie ma tego w świadomości operacyjnej, ale na wyższych poziomach robi to od dawna. Dlatego szaman jej czasami nie tyrpie za mocno. Nie chce, robi po swojemu. Popatrzcie, jak tu wypukało wodospad Niagara. O, patrzcie. No i tak to właśnie. Także ten wpływ coraz mniejszy będzie na niektóre byty.
Oczywiście szaman was powiadomi, jak to wpływa na tych, co można ich zweryfikować tam. Tomka, nie i tak dalej, bo na razie to stękają. Pojadą do Matrixa, to Maczuga już po godzinie stęka. Tomek stęka chyba nawet szybciej. Jeszcze nie czuję, a już stęka czasami. No ale jak mental wejdzie, to czy jest, czy nie ma, to stękać można, nie? W końcu to w mentalu, jest to zupełnie jak bosak. U większości ludzi w głowie ta trudność się przejawia. No ale dopóki jest w głowie, no to co? To się nawet nie próbuje. Już nam zgnił wrotycz. A tam na górze nie widziałem jeszcze żółty. Zczerniał. Ale jeszcze tutaj patrz. Taki młodniaczek jeszcze można by powybierać na górze. Bo jak tutaj jeszcze żółty. No. Tak to milion tematów, milion treści. A do technologii, o której szaman wspominał, dokłada się jeszcze granie na gongu. Jakby się szamanowi chciało, to by pakował to na internet, no ale chyba nie myślicie, że nie będzie spał, żebyście wysłuchali gongu. Poza tym to i tak dużo zniekształceń. Ale nie da się tego. Nie, źle szaman powiedział. Na fazie się tego przesunąć nie da, więc zniekształceń nie ma, tylko pasmo strasznie okrojone. O, dokładnie, tak. Dzięki temu jest sens słuchać. Niektórzy żygają po tym słuchaniu. Takie mocne procesy i to szaman wam mówi sprawdzone, nie że wymyśla. Więc u tych wszystkich, co coś czują, mogliby coś napisać w komentarzach. Już nie mogą tego słuchać albo coś, albo rozwala im wątrobę, albo coś. Albo tak jak Wojtek napisał, lekko im i odpływają. No to zupełnie jak tutaj. Po 10 minutach wszyscy śpią. No oprócz Macugi. No ale Macuga przyzwyczajona tyle lat z szamanem, to nawet jak napierdala na kosmo. No przecież kosmo to szaman. To co za różnica? Czy na gębie, czy na kosmo. Macuga przyzwyczajony. Jakby się nie adoptował, to by nie dał rady z takim typem. To szaman sam ze sobą chyba by nie wytrzymał. No ale on taki upierdliwy sam do siebie nie jest, no. To nie musiał takich doświadczać. To doświadczają tylko ci, co potrzebują adekwatne do swojego obłędu. No inna sprawa, że szaman też wtedy tego doświadcza, no. Ale zawsze łatwiej znieść od kogoś niż od siebie. No przecież samemu się w łeb młotkiem walić. To już lepiej wziąć se babę, co będzie w łeb walić. Zawsze przynajmniej można głowę wzmocnić. Jak ty myślisz? Co? No. Macuga mówi, że się przesiliło. Wymidzie!
Ogień! Widzisz, jakbyś nie wyszła, to byś, kurczę, nie doświadczyła tego i byłoby ci lżej. Odpoczywałabyś. Przecież ja twoimi nogami nie szedłem. Ej. Mam nadzieję, że to się przesiliło nie tylko tam, ale tu też. Hej. Tu się też przesiliło? Tu. A tu? Tutaj też. Już schodziła? No widzisz, Olga już schodziła. No. Wiesz, ile ta weszła, słabowita? 45 minut. Ona była tam, jak my żeśmy zaczynali, my żeśmy ją dogonili dopiero nad lasem, nad Jaworzyną. No tak, bo my żeśmy, wiesz, zrobili kody, schodzimy i ona już była na górze. Prawie w czasie jak my. No, wyobrażasz sobie, co to jest? Chyba faktycznie na niedzielę jej trzeba 4 wejścia zrobić. Tomka trzeba zmotywować, bo tak to już nie ma z kim rywalizować w ilości wyjść. Wiesz, no jak październik się uda przeżyć, to spoko. Teoretycznie, no. Bo to też trzeba 2 dziennie, no. No. Samantek by chciał do 400 dociągnąć. Jeszcze nie ma 4. W tym roku gdzieś w październiku będzie dopiero. A ty chyba w grudniu dopiero pierwszy raz byłeś. No, to dopiero w grudniu będziesz mieć 4 zakończone. Wygląda, że się rozpogadza. Może się zrobi pogoda. No idzie tam, z góry było widać. Ale... Thank you.
Komentarz szaman. Pozostawi na później.